Szanowni Państwo, aukcja koni Pride of Poland zawsze przynosiła Polsce dumę, prestiż i milionowe zyski. Dzisiaj przynosi skandale, straty i wielki wstyd. Przypomnijmy, w 2015 roku na aukcji podczas licytacji zostało sprzedanych 24 konie za 4 miliony euro, w tym jedną klacz za prawie 1,5 miliona euro. Rok 2016 przyniósł wielki skandal. I sprawa wylądowała w prokuraturze za sprawą Platformy Obywatelskiej. Do dziś czekamy na rozstrzygnięcia. Mieliśmy do czynienia z podstawionymi kupcami. W roku 2017 zostało sprzedanych tylko 6 koni za niestety tylko 410 tysięcy euro. Rok 2018 przyniósł sprzedaż 5 koni, w tym jednego kucyka za 501 tysięcy euro. Szanowni Państwo, na naszych oczach dochodzi do niszczenia marki. To PiS-owi wychodzi najlepiej. Niestety na aukcjach pojawia się coraz mniej koni, promocji nie ma w ogóle. Bilans 3 lat rządów PiS-u w tej sprawie to 10-krotny spadek przychodów z Pride of Poland. PiS najpierw rozwalił stadninę w Janowie, zniszczył, dzisiaj na naszych oczach niszczy Pride of Poland. Naszą dumę zastąpić ma Rada do Spraw Koni. Wczoraj mówił o tym pan minister rolnictwa Jan Ardanowski. Ja pragnę przypomnieć Państwu i Panu Ministrowi, że taka rada powstała już 30 kwietnia 2016 roku. Została powołana przez ministra Jurgiela. Jej przewodniczącym wtedy został jeden z wiceministrów rolnictwa, a drugim zastępcą prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Zawierała ona 36 ekspertów, nawet się zebrała. Ja przypomnę Państwu, że ona została powołana po śmierci dwóch klaczy w Janowie. Czyli jeżeli pojawia się jakiś skandal, wtedy PiS powołuje radę. Szanowni Państwo, nie ma naszej zgody na to, aby minister Ardanowski przykrywał nieudactwo i złe decyzje Jurgiela, którego już nie ma, ale problemy ciągną się dalej. Dlatego składamy dzisiaj wniosek do NIK-u. Tak, Szanowni Państwo, niekompetencja osób zarządzających stadninami koni arabskich to jedno, ale te osoby przecież podlegają nadzorowi, zarówno Agencji Nieruchomości Rolnych, która dokonuje wyboru obsady kierowniczej tych stadnin, jak też Ministerstwa Rolnictwa. Wiemy, że od 2,5 roku trwa systematyczne niszczenie hodowli konia arabskiego w Polsce, niszczenie tych stadnin i to zarówno pod względem finansowym, ale to co najbardziej boli, to co najbardziej martwi, również jeśli chodzi o jakość tej hodowli, jeśli chodzi o jakość dbałości o zwierzęta, które są pod opieką tych, pożal się Boże, menedżerów spod znaku PiS-u. Rozwiązanie tej sytuacji jest jedno i proste. Po prostu przedstawicieli PiS-u, PiS-owców trzeba zastąpić fachowcami. Dopóki nie wrócą fachowcy, którzy znają się na koniach, a nie na koneksjach w PiS-ie, dopóty niestety będziemy obserwować upadek hodowli koni arabskich zamiast odbudowy tego stanu, który przez 2,5 roku był niszczony. Składamy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. Przygotowujemy dzisiaj ten wniosek, on powinien być w najbliższych godzinach gotowy. O to, by Najwyższa Izba Kontroli objęła kontrolą cały ten proces niszczenia polskiego dobra narodowego, jakim są stadniny koni arabskich, żeby ostatnie 2,5 roku aktywności ministra rolnictwa, prezesów Agencji Nieruchomości Rolnych i prezesów i dyrektorów poszczególnych stadnin, żeby został zbadany, żeby na podstawie tego raportu można było formułować wnioski do prokuratury i ukarać winnych, bo nie ulega wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia z działaniem na szkodę państwa, na szkodę interesu publicznego, na szkodę również tych koni. Fakty są takie, że w roku stulecia niepodległości aukcja, która miała być dumą Polaków, staje się powodem do wstydu, jest obrazem rządów PiS-u w całości. PiS mówił w kampanii wyborczej o Polsce w ruinie. My jesteśmy świadkami na poszczególnych fragmentach, wycinkach aktywności polityków PiS-u w polskim państwie, w tym przypadku w tym fragmencie dotyczącym hodowli koni arabskich, jak to hasło Polski w ruinie, stadnin w ruinie jest wcielane w życie dzięki działaczom partyjnym, którzy są wysyłani zamiast fachowców w miejsca, w których działacze nie powinni się znajdować. Fakty są takie, że tylko rozliczenie odpowiedzialnych za te
za tę działalność. Za tę działalność, która ma charakter przestępczy, bo niszczenie dobra narodowego jest działalnością przestępczą. Muszą znaleźć się odpowiedzialni. Prędzej czy później zostaną ocenieni i rozliczeni, bo stadniny koni arabskich to nie jest miejsce, w którym mogą się sprawdzać menadżerowie spod znaku PiSu. To jest miejsce, w którym powinni zasiadać fachowcy. To marka budowana przez dziesięciolecia przecież. I przypomina mi się anegdota z czasów PRL-u, która bardzo pasuje niestety do czasów PiSu. Kiedyś się mówiło o klęskach urodzaju, z którą nie radziły sobie PGR-y, kiedy gniły ziemniaki na polu, kiedy gniło zboże jednocześnie, ludzie pytali, co się najpierw zbiera. Otóż najpierw zbierało się plenum i tak jest też w tym przypadku. Ma się zebrać plenum, ma się zebrać komisja, która ma ratować sytuację hodowli koni arabskich w Polsce, a fakty są takie, że ryba psuje się od głowy. Od kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa przez Agencję Nieruchomości Rolnych aż po szefów stadnin należałoby dokonać wymiany pisowców na fachowców i to jest rozwiązanie tej sprawy. Żadne plenum, żadna komisja do spraw koni sprawy nie załatwi. Tylko koni żal. Tylko koni żal.